Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni i chciałam Wam coś powiedzieć. Z początku, ileś tam filmików wcześniej, mówiłam o kompocie. Tak jak są ludzie, którzy nie lubią karpia i na Wigilię zastępują karpia inną rybą po prostu, czy to słodkowodną, czy morską, tak też są ludzie, którzy bardzo lubią kompot z suszu i tacy, którzy go nie lubią. Ja należę do tych, którzy no niestety za kompotem z suszu nie przepadają, ale lubię smaki takie właśnie aromatyczne, takie właśnie korzenne, goździkowe, właśnie cynamon. To są moje smaki. I teraz mówię nie, kompot u mnie musi być, bo bardzo lubię. Ja zawsze go robię dużo i później przelewam sobie do 1,5-litrowych butelek i do lodówki wstawiam. Więc ja zrobię kompot właśnie tak, jak kilka filmików wcześniej zrobiłam, tylko no nie każdy go znajduje. Nie z suszu, to będzie wigilijny kompot korzenny, ale nie z suszu. I teraz tak, tutaj mam dwa pomarańcze, ja już te pomarańcze wymyłam, mogą być też mandarynki. Wymyłam, ale je zamoczę, dam tu po prostu ze 2-3 łyżeczki sody. Jeszcze tak na oko i one niech z 15-20 minut w tej sodzie się po prostu pomoczą. Ja je później jeszcze umyję, o, sodę rozpuścimy i niech one w tej sodzie, zanim ten, no mówię z 15-20 minut, te pomarańcze, żeby nam się jeszcze pomoczyły. I teraz tak, co ja dodaję do kompotu? Tutaj mam jabłka, to są moje jabłka, z działki, także nie, ja je tylko opłukałam wodą, ponieważ ja jabłek nie pryskałam, więc nie muszę moczyć je w sodzie ani w niczym takim. Jabłuszka. Jakie tam macie jabłuszka, dajcie. Do tego muszą być, ja też mam swoje, tylko tyle, że mrożone śliwki. Piękne, ładne śliwki. Będzie fajny taki. I dlatego właśnie daję dużo owoców i ja kompotu słodzić już nie będę. Ale jeżeli ktoś lubi naprawdę słodkie, no to oczywiście kompot słodzimy. I teraz ja czekam jeszcze na te moje pomarańcze. Także nie będę dawać dużego gazu, tylko troszkę mniejszy. Tak. Daję, ponieważ lubię goździki, więc dam ich aż tyle, dość sporo, bo lubię. Kawałeczek gwiazdki anyżu, kawałeczek, bo nie za bardzo lubię ten smak. Do tego jedną laskę cynamonu. Ten cynamon nawet można było wcześniej tutaj wrzucić, żeby on tak fajnie nasiąknął, ale mówię, najlepiej właśnie gotować kompot na małym ogniu, to te wszystkie właśnie jak anyż, jak gwiazd, jak cynamon, goździki, one fajne nasiona. I teraz tak, kto lubi, to będzie taki bardziej rozgrzewający kompot, dodać sobie troszkę, Boże, jak to się nazywa? Imbiru, o, wyleciało mi z głowy, to dodać troszkę imbiru. Ja imbiru nie będę dodawać, ale mówię, kto lubi taki rozgrzewający, to dodać kilka plasterków imbiru. Widzimy się za chwilkę, ja to nastawiam na mały gaz, jak będę miała jeszcze te pomarańcze. No, już do Was wracam. Pomarańcze wymyłam, opłukałam i nie obieramy ich ze skórki, nie. W żadnym wypadku. Tutaj już jabłuszka mi się a już zaczyna tak ładnie pachnieć, naprawdę. Mówię, kto ma ochotę, to posłodzić sobie. Ja nie będę słodzić. O. I przykroimy pomarańcze. Te akurat pomarańcze, nie wiem, czy mówiłam Wam, że jeżeli mają o takie, jak ja to mówię, dupki, czy jak to tam nazwać, to one nie mają po prostu pestek, więc bardzo fajne są. O, na trzy części, żeby ten cały soczek. No tak jak mówiłam, pestek nie mają. I druga też nie będzie miała, bo ma taki właśnie, takie coś.
tak jakby taką drugą pomarańczkę w środku, nie wiem jak to nazwać. Chyba gdzieś to przeczytałam, że to będzie niewyrośnięty kwiat, czy coś takiego. Widzicie, nie ma w ogóle pestek. I wrzucamy te dwie pomarańcze. Na małym ogniu od zagotowania z 5 minut. Ja mówię, ja słodzić na razie nie będę, bo mam dość słodkie jabłka. Aha, i jabłka ponakuwałam widelcem. Te całe jabłuszka to ponakuwałam widelcem. Od zagotowania tak z 10-15 minut, ale na takim malutkim ogniu, tak jakby się gotowało rosół. Do zobaczenia za chwilę. No, już jestem z powrotem. Kompot na malutkim ogniu od zagotowania pogotował się no 15 minut, nie więcej. I odstawiłam go, żeby troszkę przestygł, no i żeby oczywiście nabrał aromatu tych wszystkich goździków, anyżu, cynamonu. Powiem Wam, że pachnie prześlicznie. I ja, tak jak mówiłam, ja go słodzić nie będę, ale Wy możecie sobie posłodzić. Ma bardzo ładny, taki lekko różowy kolor i pachnie bardzo aromatycznie, tak świątecznie. Pycha, naprawdę pycha. Także, jeżeli nie lubicie kompotu z suszu, to jest to po prostu taki zamiennik. Tak jak właśnie mówiłam o karpiu. Kto nie lubi karpia, piecze dorsza. Kto nie lubi kompotu z suszu, robi sobie taki świąteczny kompocik. Także, jak Wam się przepis podobał, to łapka w górę. I do zobaczenia na następnych filmikach. Pa, pa!